Książkomat znajduje się przy wejściu do miejsca animacji i kultury, czyli przy wypożyczalni dla dzieci i młodzieży przy ulicy Grodzkiej. Zasada jego działania jest bardzo podobna do paczkomatu. Czytelnik na swoim koncie elektronicznym wybiera książki i zaznacza, że chce je odebrać w książkomacie. Gdy wybrane pozycje są gotowe do odbioru, otrzymuje wiadomość e-mail. Na odbiór zamówienia ma 5 dni. W książkomacie podkłada pod czytnik swoją kartę, a wówczas otwiera się jedna z 30 skrytek, w której znajdują się książki. Przy okazji można tam zostawić przeczytane już tytuły. Procedurę wypożyczenia kończy zamknięcie drzwiczek szafki. Książkomat pierwszy w Słupsku miał zacząć działać już w sierpniu ubiegłego roku. Nie zaczął, bo o dzień przed uruchomieniem systemu złodzieje ukradli panel sterujący. Biblioteka oszacowała straty na 14 tysięcy złotych. Gdy otrzymała pieniądze z ubezpieczenia, kupiła odpowiedni panel wraz z oprogramowaniem i książkomat już działa. Jak zapewniają władze biblioteki, jest on dużo lepiej zabezpieczony niż poprzedni, a przede wszystkim monitorowany.